dobry. W tym materiale chciałem Wam pokazać, jak wymienić olej w skrzyni biegów. Mamy tutaj osłony, które musimy zdemontować. Tak więc biorę się za demontaż osłon. Tutaj mamy naszą skrzynię. Jak zdejmiemy osłony, jak zdejmę osłony, to Wam pokażę, co dalej trzeba zrobić, żeby taką wymianę przeprowadzić. Teraz tak, mamy tutaj taki wspornik, który też sobie zdejmę z tego względu, żeby mieć troszeczkę więcej miejsca zawsze tutaj na miskę. Nie będzie nam później tutaj przeszkadzało nic. A więc tak, tu mamy jedną śrubę i z drugiej strony mamy drugą śrubę. Tak więc tu odkręcam łącznik i zdejmuję zaraz te osłony. Nie będą mi teraz potrzebne. Tak więc biorę się do roboty. Osłonka zdjęta, wspornik i teraz tak, tutaj mamy 0C8, to jest nasza identyfikacja skrzyni. Tam na górze mamy 0C8 i tutaj na tej tabliczce też gdzieś powinno być 0C8. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie. Widać. Tak więc będziemy mogli teraz tak, tą osłonkę zdjąć. Tutaj tak samo są dwie dziesiątki. O. Tak więc to zdejmę. No i co? Zostanie nam odkręcić śrubę od spuszczenia oleju. Ta śruba jest dość wysoko tutaj. Zobaczcie, jak miska jest tutaj skonstruowana. W ten sposób. Widać, nie? Tu jest taki dołeczek, a tutaj jest śruba na górce. No i co? Śruby są stalowe z tego co widzę, więc nie podlegają one wymianie, chyba że się one zniszczą przy odkręcaniu, ale wydaje mi się, że się nic takiego nie wydarzy. Zaraz Wam pokażę, jaki jest zestaw. Będę wymieniał olej w tej skrzyni po raz pierwszy, tak więc będzie to i dla mnie jakaś nauka, i dla Was. Dobra, odkręcam sobie teraz tą osłonkę. To ja powiedziałem Wam, tutaj dwie dziesiątki są. Jedna tu, druga tu. I będziemy mieli całą miskę na wierzchu. Mam już śrubę poluzowaną. I teraz sobie tak, zlejemy stary. Oczywiście wezmę sobie próbkę, żeby zobaczyć, jak wygląda stary. Czarno to widzę. Dobra, w każdym razie łapiemy sobie trochę. Może będziemy robić jakieś pukanki, zobaczymy. Ostro czarny olej. Przebieg tam chyba około 110 tysięcy mil jest. Śmierdzi olejem. Dobra, zostawiam to, niech sobie zleci wszystko, ile może zlecieć, i wrócę do Was już, jak będę zdejmował miskę. Słuchajcie, to jest ilość, która zleciała z samego korka miski. Zaraz sobie zmierzymy, ile tutaj nam zleciało. Zawsze mnie to ciekawi. Mam miarkę swoją. Przelewam tutaj do miarki i będziemy sprawdzać. Zobaczcie, około 2 litrów zleciało samym korkiem. Teraz resztę zlewamy już zdejmując miskę. Śruby z miski zawsze odkręcam sobie ręką. Nigdy pneumatem. Ta jest bardzo ciężko. Macie, te odkręcają się w miarę normalnie. Ta ciężko.
ta się odkręciła. Ta ciężko. Ta już jest poluzowana. Dobra, to teraz muszę użyć dwóch rąk, bo niestety parę śrub ciężko idzie, tak więc chciałbym mieć czucie w tym, co robię. Słuchajcie, te wszystkie śruby są przelotowe. Wlałem tam trochę WD-40, ale czy to pomoże? Nie wiem, na razie zalałem je wszystkie. Wrócę tutaj za godzinę, zobaczymy, czy cokolwiek się będzie chciało tutaj ruszyć, współpracować. Jak nie, no to decyzja będzie należała do właściciela tego pojazdu, bo no jak pękną śruby, no to trzeba będzie je rozwiercać. Cokolwiek trzeba będzie z nimi robić, żeby uratować gwinty, tak? Więc nie jest to za wesoła robota, ani dla mnie, ani dla właściciela, tak więc na razie zostawiam ją. Zostawiam te śruby zalane WD-40, zobaczymy, co się wydarzy za godzinę, może nawet dwie, zobaczymy. Słuchajcie, jest taki plan. 5 śrub nie chce się odkręcić. 5 albo 4. A więc tak, będę używał przede wszystkim palnika, będę grzał. Później będę używał młotek razem z tym imbusem, w którym będę pukał śruby, żeby je troszeczkę jakby obruszać, tak? No i mamy grzechotkę z 10, którą będę te śruby później chciał kręcić. Tak więc jedna śruba na razie się urwała. Próbowałem odkręcić, no bez grzania, ale teraz będę grzał, więc zobaczymy. Słuchajcie, miska zdjęta. Filtr, tak jak się spodziewałem, od nowości tego trupa. Kwiecień 2012. Auto jest z 12 roku. Różnych metod próbowałem. Dwie się urwały. Jedna wczoraj. Pamiętacie ten silikon, nie? Druga dzisiaj. Najlepszą chyba metodą jest ta metoda. Tam udało mi się odkręcić 3 śruby. Przód, tył i poszło. Jeżeli chodzi o tą śrubę, to ją grzałem. Tą grzałem i później już się trochę poddałem i zacząłem używać pneumata, no i po prostu prawdopodobnie dlatego, że ją grzałem, to po prostu pękła. No dobra, w każdym razie tak, muszę rozwiercić 2 otwory. Zakładam za chwilę nowy filtr. Mamy tutaj zestaw Febiego. Zaraz zobaczymy, jaka jest data. Tak tylko, żeby sobie porównać. O, jest tutaj data. Nie, to nie jest to data, to jest numer. Dobra, zaraz zobaczymy, czy tutaj jest gdzieś data produkcji tego filtra. No i co? Co tutaj mamy? Jeszcze uszczelkę mamy i tu lejki. Będę musiał zamówić sobie wszystkie nowe śruby, bo tych śrub już nie będę wkręcał. A jeżeli mi się nie uda tutaj nawiercić tych dwóch, to tam jest naprawdę wystarczająco duże miejsce, żeby wkręcić dużo dłuższe śruby. Ja bym się gwint tam popsuł i po prostu założyć nakrętkę, bo od góry jest naprawdę sporo miejsca i będzie to trzymać. Dobra, w każdym razie zaraz zobaczymy sobie, czy tutaj jest jakaś data na tym nowym filterku. Dobra, daty nie znalazłem. Teraz tak, tutaj w tym miejscu powinna być uszczelka. Widzicie tą uszczelkę na nowym filtrze? Na starym jej nie ma, więc muszę ją zdjąć ze skrzyni. Zaraz sobie ten filterek założę, żeby mi tam nie kapało nadmiernie. Ogólnie skrzynia dość czysta. Jest troszeczkę ścieru tutaj. Miska do umycia. No ale tak to wygląda. No olej był dość brudny. Miejsce tego filtra jest mniej więcej w takim położeniu, tak więc strzyję ładnie sobie z miski, z tego zagłębienia. O. Teraz zabiera się za znalezienie tej uszczelki. No i zobaczcie, tu jest jedna śruba, ona wystaje, możliwe, że mi się uda nakręcić na nią nakrętkę i przyspawać. Ta śruba tutaj nie wystaje nic, tak więc będzie chyba
wiercenie. To ja mówię, tutaj jest z tyłu tyle miejsca, że nawet jakbym coś tutaj odpierdzielił, zobaczcie jak to jest daleko od miejsca styku, ale jakbym coś odpierdzielił, to wkręcę po prostu większą śrubę, dłuższą, nie większą, tylko dłuższą, i nakrętek od drugiej strony nie będzie trzymać. Myślę, że będzie dobrze. Tutaj jeszcze tak, ta trzymała, nie, przepraszam, ta trzymała, tamta trzymała, ale te dwie poszły i te dwie poszły po prostu udarem. Chyba to był najlepszy sposób nawet, tak jak wcześniej już mówiłem, bez grzania, bez niczego, tylko po prostu udar. Przód, tył i po prostu puściła śruba. Dobra, biorę się za robotę, bo szkoda czasu. Nie mam przyrządu do wtłoczenia oleju, więc muszę go zamówić, bo we wcześniejszych skrzyniach po prostu wkładamy rurkę do środka i napełniamy, odpalamy i po prostu napełniamy do momentu wylatywania płynu oleju przy pracy silnika na wolnych obrotach, a tutaj trzeba troszeczkę inną technikę zastosować. No ale nie mam przyrządu, muszę kupić przyrząd, takie są adaptery specjalne, muszę sobie taki adapter zakupić. Słuchajcie, ten otwór jest tutaj już zrobiony, nagwintowany. A zobaczcie ten. Tak mi się udało równo to nawiercić, że teraz to wyjmuję w sumie sam gwint ze śruby. Jeszcze nigdy mi się czegoś takiego nie udało zrobić. Zobaczcie. Wychodzi sam gwint. Bardzo ciekawa sytuacja. Słuchajcie, miska już jest umyta, nowa uszczelka założona, tulejki nowe założone. Śrubki, te wszystkie, które tutaj mam dobre, będą założone z powrotem. One są w dobrym stanie. Zobaczcie, tutaj moje wiertła się połamały przy próbie wykręcania tych śrub, które tam były. Tu jakieś śruby sobie zaraz znajdę. Coś dobiorę, takie, żeby były odpowiedniej długości i o tej samej specyfikacji co te, co tu są za śruby. Zaraz sobie znajdę, co to jest, pewnie 6-6, pewnie jakaś śruba. Teraz tak, tutaj mamy wszystko wyczyszczone, zaraz sobie to odtłuszczę jeszcze brake cleanerkiem. No i co, założymy sobie miseczkę. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych tutaj wycieków. Miseczka założona, można leć olej. I teraz jak ja będę wlewał olej, już wam pokazuję. Słuchajcie, mam tutaj taki adapter. To jest adapter od sprawdzenia ciśnienia oleju od zegara. Tak więc idealny mam tutaj gwint. Jest uszczeleczka. Zakładamy to, zakładamy na to rurkę, no i będziemy pompować olej. Wyleciało 6 litrów, więc 6 litrów musi przynajmniej wlecieć. Później sobie podłączę jakąś wtyczkę diagnostyczną, żeby sprawdzić temperaturę oleju. No i co? Pompujemy, odpalamy, czekamy aż temperatura będzie odpowiednia. Wyjmujemy ten adapter i zakładamy korek spustowy i tyle. No co, poczekamy aż wyleci nadmiar na odpowiedniej temperaturze i po robocie. Będziemy w tym aucie pukać skrzynię, tak więc na pewno sobie jeszcze raz zlejemy ten olej i wlejemy ponownie świeży. Tak więc czekamy trochę roboty, spotkamy się już jak będziemy po. Olej taki będzie, manula. Taki został mi dostarczony i taki będę lał, żaden inny. Chyba jest zabarwiony na czerwono.
mam przygotowane pierwsze 3 litry. Teraz sobie będę pompował. Mam nadzieję, że olejek sobie tam ładnie będzie wlatywał. Około 6 litrów spuściłem, tak więc te 6 litrów trzeba tam wtłoczyć. Minimum 6. A wlejemy 6,5. Będziemy odpalać. Będziemy pukać. Będziemy zlewać. I znowuż sobie wlejemy 6,5. To znaczy 6,5 już wtedy nie wleci, no bo 6,5 to jest tą miską. Jak zdjąłem, to zleciało dopiero. Bo tutaj dość dużo się zbiera w tym miejscu, gdzie jest smok i filtr. Wlałem pierwsze 2 litry. Teraz mam tutaj 5. Więc razem będzie około 7 nie będę wlewał, wleję 6,5 i to jak powiedziałem, odpalę, przejadę biegami, osiągnę temperaturę około 35 stopni oleju skrzyni biegów, zakręcę, przepraszam, jak odpalę silnik, to najpierw zakręcę tutaj korek. W sumie to nawet nie muszę tego zakręcać. Niech będzie na adapterze. Tak, tak zrobię. Zostawię na adapterze. W każdym razie, jaki jest plan? Chodzi o to, żeby tą skrzynię przepukać. Tak jak powiedziałem, 6 litrów zleciało około, więc 6,5 wleję. Na pewno się tutaj nic nie powinno wydarzyć. Stacyjka włączona. Podłączyłem sobie VCDS. Zobaczcie, VCDS z Porsche'a czyta, bo skrzynia jest. Zobaczcie, iSyn 0C8. Tu mamy bloki wartości mierzone. Skrzynia jest używana w Audi, w Volkswagenie, w Porsche, więc nie ma tutaj problemu. ATF temperature mamy 16. No i co? Odpalamy i czekamy, aż będzie około 35-30. Wtedy sobie zatrzymam i zlejemy to, co będzie w misce. Zobaczymy, jaki będzie kolor po 5-10 minutach, bo tyle tu będzie trzeba będzie czekać na tą temperaturę. Zobaczymy. Działamy. Sprawdźmy sobie jeszcze błędy przed całą procedurą. Zobaczcie, nie ma żadnych błędów. Działamy. Ok, silnik odpalony. Teraz czekamy na temperaturkę. 17, 18, powoli rośnie, tak więc wejdę sobie, przejadę wszystkie biegi. I będziemy czekać do 30. Ok, powoli zbliżamy się do 30. Mamy 28, za chwilę wleci nam 29. Gasimy, spuszczamy i zalewamy świeżym. Gotowi na odkręcenie kapsuły? No to odkręcamy. Zaraz zobaczymy, co tutaj wyleci. Tam jeszcze jest taki plastikowy adaptor w środku. Musimy go też wykręcić, żeby cały olej nam zleciał. Ale ta rurka mi się tutaj skręca. No, wychodź. Dobra. Mamy to. Niech sobie zlatuje. Teraz sobie odkręcimy adapter. Pamiętajcie, żeby go nie dokręcać żadnym kluczem. Ręką tylko i wyłącznie. Jest plastikowy. On ustala wam poziom oleju w skrzyni biegów.
Nie ma dramatu z tym olejem. Może jeszcze raz go zrobimy. Mamy 20 litrów. Tak wygląda olej po paru minutach. No już jakaś klarowność tutaj się robi w porównaniu do tego, co było wcześniej. To jest nowe. Oczywiście nie mam tego, co było wcześniej, ale jest dobrze. Zobaczcie, 3 litry zlałem, prawie 3 litry. Adapter założony z powrotem. Tu sobie wlałem kolejne 3 litry i pompuję. Zobaczcie, z takiego karnisterka zrobiłem sobie pompkę. Działa, polecam, zróbcie sobie, umyjcie porządnie, będziecie mieć fajny przyrząd do zalewania skrzyni biegów. Druga dawka oleju wlana, odpalamy, rozgrzewamy skrzynię, kontrolujemy temperaturę. stopni, ale będzie spadać, bo jest świeży olej zielony, tak więc będzie za chwilę troszeczkę mniej, już widzicie, spadło 29, jest 28, dobra, znowu będzie 30, poczekamy sobie, no i zlejemy znowu, zobaczymy, jaki będzie kolor. Słuchajcie, to jest druga pukanka. No już olejek wygląda dużo lepiej. Zrobimy prawdopodobnie jeszcze jedną. Już wtedy będziemy zalewać sobie już świeżym olejem na gotowo. Ale jest nieźle. Słuchajcie, tutaj mamy próbki z drugiej pukanki. Zobaczcie, że już kolorystycznie jest dużo lepiej, jak było za pierwszym i za drugim razem. Dajcie, tyle znowu już leciało. Lejemy kolejną dawkę. Mamy jeszcze chyba z 10 litrów, tak więc spokojnie powinno nam starczyć przynajmniej na raz. Dawka numer 3. Pompujemy. Rozgrzewamy. Zlewamy. Zobaczymy, jaki będzie kolor. To będzie trzecia pukanka. Trzecia pukanka wlana, tylko teraz troszeczkę inaczej zrobimy. Bo zrobimy to w sposób następujący, że rozgrzeję skrzynię biegów do temperatury 80 stopni i wtedy sobie szybko zleję olej, tak żeby tego oleju jak najwięcej nam zleciało. I wtedy już sobie zalejemy na gotowo, ale to trzeba będzie odczekać dość długi okres czasu, bo olej stygnie bardzo wolno. Tak więc biorę, teraz zapalam i rozgrzewam do stopni 80. Mamy tutaj już temperaturę roboczą. Tutaj mamy 79, zaraz pyknie 80. Wyłączamy, zlewamy. No i co? Trzeba będzie czekać parę godzin, żeby się to nam unormowało do takiej temperatury, żebyśmy mogli lać świeży olej, czyli w okolicach 25-30 stopni. No. Wcześniej nawet nie ma co lać. Olej sobie zlatuje. Pobieramy próbkę. O. Tak, żeby tylko porównać sobie. Znowuż kolor. Kolejne 4,5 litra, 4 litry wlane. No co, czekam teraz, aż ostygnie skrzynia biegów, bo jest nadal za ciepła. Nie wiem, czy 5 godzin wystarczy. Ale co ja zrobię teraz, to odpalę auto, bo mamy 4 litry zimnego płynu, zimnego oleju, więc wymiesza nam się to delikatnie z płynem, który mamy w skrzyni biegów ciepły i to pozwoli nam obniżyć delikatnie temperaturę. Tak więc odpalam i trzeba będzie czekać, aż temperatura zejdzie do 35-30 stopni przynajmniej.
Ok, tak więc odpalam. Wejdziemy sobie zaraz w bloki wartości mierzonych. Temperatura ATF, jaka jest? 48 stopni. Odpalamy i zobaczymy, jak się będzie zachowywać tutaj temperatura naszego oleju. Zobaczcie, ładnie spadła nam z 48 na 45. Nie wiem, czy niżej zejdzie. 44, 43, jak się będzie podnosić, to wyłączy. 42, 41, no i chyba już się nie będzie obniżać. No 40, no jest nieźle, powiem wam. Dobra, starczy. 39 stopni nam zeszło. No to nieźle. Czekamy. 10 stopni musi jeszcze nam, przynajmniej 10 stopni musi nam zejść temperatura. Słuchajcie, jestem gotowy. Auto jest zimne, tak więc wkładam sobie komputer tutaj pod spód i będziemy zapalać i obserwować temperaturę płynu ATF. Mamy stopnie 20, tak więc jak teraz zdejmę tutaj rurkę z tej przejściówki, nie powinno nam lecieć. Jeżeli leci, no to trzeba czekać, aż olej, o, leci. No to mamy za dużo oleju, więc czekamy. Przy 35 sobie zakręcimy. Słuchajcie, mamy 34 stopnie. Płyn przestał lecieć, ja tutaj już zakręciłem. Tak więc wszystko jest ok. Można składać. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.